Siemanko wszystkim, witam was z Knybawy, z hitlerowskich bunkrów. Zwiedzimy sobie, chociaż część spróbujemy ich zwiedzić. Do tego przyczółka, z tego co widzę, się nie uda nam wejść. Niestety, bo jest zamknięty, zabezpieczony. Ale za to już po drugiej stronie jest otwarte wejście. No, tam nic nie ma. Dobra, nie będę przedłużał, tylko zacznijmy zwiedzanie. Od razu mówię, że nie mam się zbytnio jakiegoś oświetlenia mocnego. No ale cóż. Będzie musiał nam to starczyć. Tutaj trzeba bardzo uważać podczas zwiedzania, bo jest dziura taka. Tutaj tak samo. Tutaj była drabinka, ale niestety już nie ma jej. Teraz ona nie działająca. Może tak. On jest też długi, więc może najpierw wejdziemy sobie tutaj i zwiedzimy. Tutaj chyba było się jakieś światła albo alarm kiedyś. Światło. Trzeba uważać, czy nie ma jakichś dziur w podłodze. I tym podobnych. To jest wyjście do kolejnego korytarzyka, więc zaraz sobie pójdziemy. Najpierw skończymy ten zwiedzać. Wspomnę tylko, że jesteśmy w tym momencie ogólnie pod mostem, dlatego takie hałasy są. W sumie tędy sobie przejdziemy tam. Najpierw jeszcze się cofniemy tutaj. Tutaj jest wyjście do takiej kopuły, która jest na górze mostu. Bardzo duża sala. Możliwe, że to była jakaś sala zebrań czy coś chociaż. To jest się na tej ziemi. Nie wiem, co to mogło być. Wiem, że bardzo słabo będzie widać. Mam gdzieś zrobić. No ale cóż. Okej. Idziemy dalej. Tutaj byliśmy w tym pomieszczonku. Zajrzymy tutaj. Tutaj małe pomieszczonko takie. Bardzo malutkie. Szybkiego tak pokażę je. Tutaj mamy miejsce.
miejsce na jakieś działko obronne. Lufcik taki. Z karabinka czy... No raczej z karabina, bo z karabinu, bo raczej działa tu. Działo by się tak tu nie zmieściło, więc raczej z karabinów Niemcy tu strzelali. Tutaj widać jakieś jeszcze metalowe, o chyba kable, jakieś przewody łączności tu musiały iść. Dobra, wejdziemy sobie też tutaj do kolejnej. Tutaj uwaga na znów na dziurę w drodze. Naprawdę bardzo trudno tu chodzić. I kolejne takie same. Takie same pomieszczenie. Dobra. Zamy się zrobić kamerę na chwilę. O, dobra. Tutaj kolejne pomieszczenie. To jest to przejście, o którym mówiłem wcześniej. Tu mamy główny korytarz. Tego się zaraz zwiedzimy, a teraz zwiedzimy tu. Zastanawiam się, czy to nie był pokój łączności jakiś. Bo też dość dużo tych przewodów elektrycznych. Dobra, idziemy dalej. Tu był włącznik albo alarm jakiś. O, tutaj mamy jeszcze zachowane rury oryginalne jakieś. To co złomiarze jeszcze nie wycięli. Tutaj mamy wyjście do wózka remontowego pod most. Niestety jest zamurowany, więc nie wyjdziemy sobie. Tak mogę pokazać, tu most widać. Idziemy dalej. Niektórzy mówią, że pod tym bunkrem gdzieś jest przejście pod Wisłą. A inni, że tu gdzieś jest zaminowany teren jeszcze, ale... Ja nie wiem, jak to jest. Kolejny włącznik tu był. Więc nie będę się tutaj wypowiadał, ale może ktoś jest bardziej ode mnie obeznany w tych tematach, więc się wypowie. No, tu kolejne pomieszczenie klasyczne. Już tak na szybkiego pokażę. Tutaj korytarz drugi. Sobie też nim pójdziemy. Ale za chwilkę. Mamy dość dużą salkę. Wyjście z niej do głównego holu. Ale pójdziemy tamtędy. Nie chcę jakichś pomieszczeń pominąć. To możliwe, że było. Kurczę, we wszystkich jest ten, ale tutaj tak nie wiem, naprawdę. Nie wiem, co tu było. Nie jestem w stanie wam powiedzieć. Dobra, tam zaraz też pójdziemy sobie. Tutaj małe pomieszczonko. Szybkiego nie pokazywał. Może najpierw tu wejdziemy, bo tu jest kolejny trzy rzeczy. Skręcimy na prawo w tym wypadku. Uwaga na
Wodę na górę. Stronę Tczewa, Wołdowa. Zdjęcie kamerę, nie? Teraz tak, tędy weszliśmy ogólnie. Czyli tu jeszcze nie byliśmy. Tylko takie małe mieszczonko. Myślę, że film będzie dość długi. Postanowiłem ogólnie jeszcze raz nakręcić bunkry, bo ostatni film trochę na tych wrażeń zwaliłem. Tu się nie dało wejść niestety wtedy. To sobie już z tyłu to wyjdziemy. Jak skończymy ten bunker, to pójdziemy sobie na drugą stronę mostu, od strony Tczewa. Tam również jest kolejny bunker. Tu byliśmy, więc wejdziemy tutaj. Jeżeli się uda tam wejść, bo nie wiem, wystarczy nam pamięci, to spróbujemy jeszcze zwiedzić bunker pod bunker pod takim drzewem, pod skarpą, na polu. No bo jeszcze jest ogólnie jeden, oprócz tego co, jeżeli nam się uda zwiedzić, to widzimy, ale ale tamtego nie zwiedzimy niestety, bo jest własnością prywatną, jest na terenie prywatnym, więc nawet dokładnie nie wiem, gdzie on się znajduje, więc nie będę komuś łaził po jego własności. No dobra. Trzeba uważać tylko. To jest ten korytarz, jeden z tych, z tym, którym przyszliśmy, czy to jest ten drugi? Teraz mnie to zastanawia, czy to jest, nie, to jest ten drugi. Czyli tym nie przyszliśmy, chyba przyszliśmy drugim. Najwyżej się cofniemy. Chcę spróbować świecić chociaż trochę tak do pomieszczenia. Mamy kolejne zejście. No, był kolejny poziom tam. Na to wygląda. Za chwilę, bo my przyszliśmy tamtędy, ale wtedy najwyżej się cofniemy. Tak, my przyszliśmy tędy, więc się cofniemy teraz. Sobie zejdziemy tamtym wejściem, żeby zwiedzić cały obiekt. Może tu nam został. Mam nadzieję, że nam pamięci starczy na wszystko po tym. Dobra. Czujmy sobie ten... Tędy dobrze mówię, czy... Dalej to. Już się gubię sam. Tam dalej, o. Dobra. Schodzimy.
Kolejna zasuwa. Mam. Nie, nie ruszymy. Dobra, to nic. Nie będziemy robić. Wyjście. Jeszcze skończymy tu związać. No tu było troszkę kiedyś wyjście. Ale jest zabetonowane, jak widzicie. To jest ta zasuwa. Dobra. I teraz idziemy już dołem. Teraz ostatnie miejsce, które mamy tu. W tej części bunkra do zwiedzenia. Idę za te schody. Tam tutaj nic nie ma, jak widzicie. Już tutaj po kablach jakieś łączniki. No i jesteśmy ogólnie rzecz biorąc już na wyjściu. Tak już tutaj jest ta dziura. Muszę jakoś w miarę przejść. Jak widzicie. Dobra. Okej, czyli tutaj kończymy. Widzimy się po drugiej stronie. Po stronie od drzewa. Dobra, dodam wam tylko teraz jeszcze tak na koniec, zanim pójdziemy na tamtą stronę, że to jest jedna z tych wieżyczek, którą widzieliśmy od wewnątrz bunkra. No bardziej już niestety nie da się, słuchajcie, otworzyć, ale jak widzimy jeszcze oryginalne pancerne drzwi. To jest to, o czym mówiłem, co widzieliśmy w jednym z tych pomieszczeń, patrząc w górę. Okej, widzimy się po stronie drzewa bełdowa w kolejnych bunkrach. Dobra. Idziemy sobie. Jak się zmieniło od ostatniej wizyty tutaj naszej. Została stara rura. To już nic nie ma. Niestety. Obiekt fajny. Fajnie by było, jakby go wyremontowali. Oświetlili. Dobra, tutaj zaraz pójdziemy. Najpierw wejdziemy tutaj, zobaczymy. Coś jest fajnego. Fajnie by było, jakby go, jak już mówiłem, wyremontowali, oświetlili do zwiedzenia ludziom ubezpieczeniu normalnego. No tak to wiadomo. Jak już tu przyjdą. Naprawdę szkoda. No dobra. Idziemy dalej. Do góry. Powoli przechodził, bo słabo widać będzie. Nie mam zbyt dobrego oświetlenia tu. Tutaj możecie zobaczyć, jakie rury duże. Więc trochę tego pozostało. Tutaj też jeszcze została. Oryginalna chyba. Będzie. Przejdziemy sobie tutaj. Zobaczymy, co tu jest. Okej,
Spojrzymy sobie. Nie będę wychylał się, będzie to widoczne tutaj. Warto nie. Zwróciłem uwagę na jakieś ruiny tu. Jeszcze pozostałości. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj też jeszcze. Idziemy sobie tutaj. Tutaj mamy jeszcze fragmenty drzwi oryginalnych. Tego co widzę, zasuwacz nie działa niestety. Byliście kiedyś. Nie awaryjne jakieś. Idziemy dalej. Tutaj za chwilę wejdziemy. Najpierw wejdziemy tutaj. Tutaj mamy pozostałości. Jeszcze rura. Oryginalna. No, dźwięki przejeżdżających samochodów. I tak jak już mówiłem, bunker znajduje się pod mostem. O, tutaj takie pomieszczenie prawie samo jak tamto. Teraz widzimy to miejsce. Rura. Na dół. Drugimi schodami. Tutaj też drzwi. O, i tu się w całości zachowały. Otwarte te drzwi też. Ktoś już otworzył. Widzimy sobie plazę. Spłyszyłem, jak widzimy, jesteśmy pod mostem centralnie. Dobra, idziemy dalej. A tu? Też nic, nie, drugie. Dobra, idziemy dalej. Tutaj są schody w dół. Ostatnie chyba, chociaż tam jeszcze chyba było coś. Pójdziemy. Teraz widzimy najpierw do końca. Mieszczonko. Ciężko mi powiedzieć. Możliwe, że jakaś, nie wiem, łączność, coś w tym stylu. I ostatnie pomieszczenie w tym bunkrze. Okej. Teraz sobie zejdziemy na dół. Trzeba naprawdę uważać tutaj, na tych schodkach. Takie kręte jak jakieś wieże czy coś. No dobra. Okej, no i widzimy się. Znaczy nie wiem, czy jeszcze się tam gdzieś zobaczymy, ale spróbujemy przy następnym schronie. Więc do zobaczenia za chwilkę po krótkim cięciu. Okej, ostatni bunkier na naszej trasie już. Zejście przez to, że ślisko dość utrudnione. No ale jakoś się w mnie to udało. Kilka ton błota pod butami. No ale
zeszliśmy. Tu taki mały schronik to jest tylko. Tylko tak go wam zademonstruję. I będę kończył. Szkoda, że nie udało nam się zwiedzić jednego z przyczółków. No ale cóż. Zamknięty niestety. No dobra. To tak w skrócie. Pokażę go tylko. Ciekawe jest. No dobra, tu. Też nie. Dobra, to już nie będę zanudzał was, przedłużał, wyjdziemy sobie drugim wyjściem. To jest lufcik. Dobra, wyjdziemy sobie drugim wyjściem. Dziękuję wam za obejrzenie mojego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Mnie niestety czeka teraz ciężka wspinaczka na górę. A więc jeszcze raz wam dziękuję za obejrzenie. O, tutaj jeszcze pokażę kratkę wentylacyjną. A więc do zobaczenia. Do usłyszenia. Szczęśliwego nowego roku już z góry wam życzę, bo już w tym roku raczej nic nie nagram. Więc jeszcze raz do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego w nowym 2016 roku. Pijanego, wystrzałowego Sylwestra, ale oczywiście z umiarem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.